Siema, mam na imię Oskar, oglądałem Twojego streama, na którym mówiłeś o Diabolini i KXD. Ja mam dla Ciebie lepszą propozycję, a mianowicie to zostawimy na następny odcinek. Siema, siema, Hejos. Wszedłem w wiadomości od Was i zobaczyłem tyle, poprzysyłaliście fajnego materiału na ulepszy hit, że mówię sobie tak z marszu, teraz nakręcę odcinek. Nie jestem kamerą, którą nawet zawsze kręcę, bo nie będę widział, co po prostu nagrywam, ale spoko. Zaczniemy od Konrada. Dawno odcinków ulepszy hit nie było. Tak się może odwrócę, żeby światło jakoś padało dobrze. Tym bardziej, że przypominaliście mi cały czas o tych odcinkach Ulepszy Hit. Ja nie miałem czasu, ale teraz już tego czasu trochę mam. I tu od Kacpra mam właśnie pierwszą wiadomość. Oczywiście z czerwca. Po prostu się tak posypało mi z czasem, że nie dawałem rady. Potem tyle wysyłaliście, że po prostu już też nie mogłem ogarnąć tego. Ale spoko, lecimy z odcinkiem. Siemanko, mój motocykl to Orion. Nie znam takiego, 125 Pro. Jest to mój pierwszy motocykl i sprawuje się bardzo dobrze. Myślę, że się spodoba. To jest od Konrada. Tu sobie przejdę. Orion, nie znam. Nie znam sprzętu. Nie znam sprzętu, ale mam nadzieję, że kiedyś ktoś przyjedzie takim sprzętem na jakąś wirownię i będę mógł zobaczyć. To był Konrad, teraz Patryk Nic, Krystian. Mike. Ten to się zawsze na tego ulepa i hita wlepi. Cześć, podsyłam Ci zdjęcia mojej Yamahy do filmu Ulepszy Hit. Mam nadzieję, że dodasz mnie do odcinka. To jest Yamaha Krystiana. Fajna Yamaha. Miałem okazję pojeździć Yamahą cienkiego, ale nie dałem mu bety i on mi nie dał Yamahy. Bety mu nie dałem. Powiedziałem, że po prostu jak ją trochę podrapię, obiję, to wtedy mu dam się golnąć. A tak na razie nie. Nikomu nie dałem zresztą. Nie jest tylko dwa zdjęcia. Ogólnie jest to Yamaha JZ125 dwusów. Mam ją od niedawna, 2006 rok, jest po remoncie i dał za nią Krystian 8 koła. Yamaszka jest bardzo mocna, ma około 40 koni. Na koło idzie ją postawić nawet z czwartego biegu. A tu mamy fotę. Proszę bardzo. To jest chyba Krystian. Chyba. Ale tu mamy jeszcze fajną rewelę. Mam też drugi sprzęt Kawasaki KX125, 2002 rok. Zapłaciłem za niego 7,5 tysiąca. Motocykl po remoncie u Wojtała Garaż. Nowy napęd, układ hamulcowy Pro tył itp. itd. Kawa ma bardzo dużo mocy, jak na 125, na koło podobnie jak Yamaha, idzie postawić nawet z czwartego biegu. I tu są filmiki jeszcze, nie? To nie wszystko. Też ładna. No. Kawy są ładne. No ale wszystkiego nie można mieć. Tu kolega ma dwa już. Tutaj na kółko daję. Kubie by się spodobał ten odcinek. Ale mówię, tak z marszu musiałem nagrać, bo jak zobaczyłem, co tu było przysyłane jest, to no, tu będzie rewela. No to patrzcie. No co jest? Internet słaby. Dobra, jeszcze raz.
I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pompuje. Dobre, dobre. Krystian, dobre, dobre. Teraz patrzcie, Krystiana. Kawa poszła. Pewnie, że da radę na odcinku, tylko po prostu to była moja wina, że nie było odcinków. Dobra, Konrad, teraz Patryk. Patryk, nie, Krystian. Teraz. Enrico. Co tu mamy od Enrico? Siema. Mam tu moją Yamaha Raptor 350 quad. Jest to bardzo fajny, mocny i zrywny. Posiada 35 koni mechanicznych. Dla mnie aż za mocny. Ma 13 lat. Bardzo polecam tego quada. Jak dbasz o niego, to ci się nic nie popsuje. Kupiłem go we wrześniu za 15 tysięcy. Jak ktoś się zastanawia nad kupnem, to bardzo polecam. Niczego sobie, fajne. Ja na Uzdowie dosiadłem quada, koledze pomagałem. To zobaczycie, będzie odcinek z tego. Pomagałem ruszyć z tym quadem z piachu. I po prostu nie mam tak wprawy do quada, że. No, zobaczycie na odcinku po prostu, co się stało. Spasowałem. Zobaczycie. No, po prostu nie mogłem nad nim zapanować, nad tym skręcaniem tego przodu. O, fajna fota. Może damy na miniaturę. Fajna. Dobra. Pozdrawiam Ciebie i Kubę nawzajem. Też Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że znajdę się w odcinku. No, pewnie rocznik Łada to 2005. Ładny, bardzo dobry stan. Jak do tej pory wymieniłem migacze i olej wraz z filtrem. Zapomniałem dodać, że quad sprowadzony jest z Hiszpanii, zarejestrowany w Polsce, ale na razie nie ma licznika i blachy nie założone. Dobra, a tu filmik mamy. No i pięknie, no. Tu jeszcze. I poszedł. Ostatnio jeździłem dużo na kole, no prawie 3 miesiące, nie? Jak pojechałem teraz na Uzdowo, to dzięki Ci, Enrico, że przesłałeś, Jakub, i po prostu jak w tym piachu mnie tam zaczęło targać, jak poczułem to targanie, no to zaraz chęci przyszły do jazdy tylko na enduro, a nie po asfalcie na kole. Lubię, jak tak mi potarga po prostu, to w tym to jest naprawdę coś pięknego. Siema, chciałbym przedstawić od Jakuba moją Hondę CR 85 2007. Honda posiada tuningowe piasty, obręcze QXL, membrana V-Force 3, kierownica rental. Honda bardzo dobrze się sprawuje, posiada ona nieco ponad 30 koni. Honda głównie jeżdżę z kolegami z teamu. Niżej zdjęcia i link do kanału. Do kanału. Mamy kanał YouTube'a. Widziałem i bardzo mi się spodobał ten kanał. Profeska pełna. Nie to co mój. Taki wszystko na kolanie. Jedziesz, dajesz, dajesz. Pięknie, a plecak podskoczył.
Co tu będzie się wyprawiało? Oj! Nie można odwrócić. Pięknie. Tam utrudnienie, kałuża duża. I tu mamy kanał. I zobaczcie, jaka profeska. Zakatowani team. No, odwrócisz się, to się nie odwróci. To się nie odwróci. Widzicie, jak to wszystko pięknie jest zrobione? Także lubię, jak mnie potarga na enduro. Nie ma co odpuszczać enduro, bo potem sobie taki sztywny. Pięknie. Także wbijajcie na kanał Zakatowani. Enduro Zakatowani. Dobra, to było od Jakuba. Czy jest możliwość dostać wylepy? Oskar. Siema, mam na imię Oskar. Oglądałem twojego streama, na którym mówiłeś o Diabolini i KXD. Ja mam dla ciebie lepszą propozycję, a mianowicie... Dobra, to zostawimy na inny odcinek, dobra? To zostawimy na następny odcinek. O! Dobra, to zostawimy już na... Bo to są fajne, fajne rzeczy. Tam to wszystko zostawimy na następne odcinki. Nara, hejos, trzymajcie się. Beta. Jeszcze folia. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.